Cześć, z tej strony Uciek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was, jakby to nazwać, mały unboxing, instrukcja montażu, jak i też opinie na temat instalacji szkła na tablet. No cóż, wiadomo, no telefony naklejamy, folię, szkła, dbamy o ekrany naszych urządzeń, żeby się nie zniszczyły. No i cóż, w przypadku tabletów jak najbardziej myślę, że jest to też wskazana rzecz, żeby założyć coś twardego, aby niestety, no stety, żeby nam się nie zniszczyło nasze urządzenie, które mamy. W tym przypadku Huawei MediaPad M3, no i szkiełko Glass Screen Pro Plus, Premium Tempered Glass. Cóż oni mówią? Teoretycznie 9H, powłoka od taka antyfingerprintowa, czyli działająca tak, że no, po prostu nie widzimy odcisków palców. Dobra widoczność, odporność na zarysowania. No i co z explosion proof? No cóż, ciekawe. Dobra, co mamy? Szkiełko całkiem fajnie zapakowane. Taka tekturowe opakowanie. Oczywiście niestety jak wszystko made in China. No ale cóż, zobaczmy jak to wygląda. Co dostajemy w środku? No, całkiem fajnie, to znaczy tablecik na bok, bo nie jest nam potrzebny. Standardowo sticker do usuwania drobnych kawałków kurzu. Guide sticker, fajna rzecz, bo można sobie je nakleić najpierw przed przyłożeniem, już takim ostatecznym szkiełka. Sobie wymierzyć i zresztą zobaczycie o co chodzi. Standardowo dwie jakieś ściereczki, jedna mokra, druga sucha, aby oczyścić nasze urządzenie, którym chcemy coś zamontować. No i samo szkło. Jak ono wygląda? Spoko. Zobaczmy, jeżeli widać jedna warstwa, no bo to szkło z jednej strony tylko potrzeba jest wycięcie na przycisk główny i na aparat. Co do samego dopasowania, zaraz zobaczmy, czy ono jest idealne, czy jest troszeczkę... No nie jest to idealny rozmiar, powiedzmy, że po milimetrze z każdej strony powinno nam trochę zostać. No ale dobra, przejdźmy do samego działania, czyli instalacji. No od czego musimy zacząć? Klasycznie. Potrzeba wyłączyć urządzenie, aby nam ekran niepotrzebnie nie działał, nie robił jakichś problemów, dodatkowych odbłysków i tym podobnych rzeczy. Dobra, co musimy dalej? Oczywiście wyczyścić porządnie ekran. Czyli co? Zaczynamy od mokrego czyszczenia, czyli co tu mamy? To jest dry. Mokra szmatka nasączona czymś, nie wiadomo czym. No ale dobra, słabo nasączona, ale a nie, jest dobrze. Więc co robimy najpierw? Klasycznie, idealnie czyścimy całą powierzchnię. Nie możemy mieć tu nic, ani kawałka kurzu, ani kawałka naszego tłuszczu z palców. O, coś stuknąłem statywem, sorry. Musimy to wyczyścić dokładnie, by tu nic nie zostało. Jak już pojechaliśmy na mokro, bierzemy część suchą szmatki i czyścimy na sucho, by też tutaj nie pozostało nam żadnych śladów. Najważniejsza po prostu część. Jak bardzo czysto będziecie mieli przygotowany ekran, tak dobrze wam się to szkło, folia, cokolwiek będziecie chcieli to umieścić, tak ona dobrze się na tym ekranie będzie sprawować. Co jeszcze widzę? Trochę syfów z pozostałości tłuszczu. Jeszcze raz przejedziemy na mokro, aby było idealnie. Nic tu nam nie może zostać. Dobra. Coś jakieś dziwny ten środek, który tutaj zastosowali do czyszczenia, też pozostawia smugi. Ciekawe. Dobra. Użyjemy mikrofibry, bo myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie w przypadku tabletu do czyszczenia go niż te szmatki, bo widzę, że tu niestety zostaje jakieś dziwne ślady po tym całym mokrym czymś. No to chwilę mi potrwa, więc niestety nie będę nic mówił, tylko czyścił, aby było ładnie, gładko i czysto.
No i jak to wygląda? No, można powiedzieć, że pod światło jest ok. Dobra, to i tak jeszcze nie jest ostateczność, ale dobra, teraz szukamy, z której strony jest folijka. Dobra, widzimy, że z tej, czyli tą część, którą na chwilę też będziemy przykładać do w celu dopasowania do tabletu, też oczyśćmy. No niestety jakiś syfy nam spadł na tablet, ale to za chwilę będziemy antydustem wszystko zbierać przed ostatecznym położeniem. No i o co chodzi z tymi takimi dodatkowymi dzynkslami, które tu macie? Albo może zróbmy to tak. Możecie sobie w fajny sposób wziąć te kawałki, no zwykły klej. Nakleić raz. Z dobrej strony. Z dobrej. Będzie ok. Czyli z przeciwnej niż końcówka, z której macie tą część do odrywania. Naklejamy. Dobra, nie chcę odejść ładnie. Odejść. Jest. Mamy te dwa kawałki. I cóż teraz? Dopasowujemy sobie tak, żeby nam to było tak, jak chcemy. Czyli idealnie. Idealne odległości z każdej strony do aparatu, do przycisku głównego, aby to wszystko fajnie wyglądało. Teraz jeszcze z góry zrzucę okiem. A może wycięcie dziurki na aparat nie jest idealne w przypadku tego szkiełka, ale dobra. No i co teraz musicie zrobić? Wypada, jak już sobie ustawiliście to wszystko, o, mi się puściło, dokleić do obudowy. Tak jak tu widzicie w moim przypadku, co nam to daje? To, że jak będziecie zdejmować tą górę, o, może trochę bym nawet poluźnił. Czyli jak będziecie zdejmować tą część, która jest pod spodem, da wam to możliwość ładnego położenia całej folijki, szkła, przepraszam, na urządzeniu, aby to wszystko idealnie pasowało. No, to jest taki fajny gadżet. Wiem, że nasi producenci też to wprowadzili chyba. Nasza 3M-ka, ale akurat to nie jest 3M-ka, tylko no powiedzmy jakaś chińszczyzna, jak to większość wszystkiego. No dobra. Cholera, jeszcze minimalnie muszę do przodu dosunąć. A jak widzicie, spokojnie możecie się tutaj kombinować, przyklejać, odklejać, nie będzie problemu. Dobra. No, czyli tak, mamy wstępnie już spasowane. No teraz przyszedł czas na ostateczne czyszczenie. Musimy pozbyć się wszelkiej maści, tutaj syfu, kurzu, odcisków, czegokolwiek. Wiadomo, przeczyszczenie najlepiej do boków, ale zawsze czasami może nam coś zostać. Wtedy bierzecie tego antidusta. Możemy sobie przejechać całą powierzchnię naszego urządzenia. Jeżeli jakieś paproszki nam zostały, widzę, że nawet się zbierają, to one znikną. Zostaną zabrane przez to klejącą się kawałek. No i dobra. Jeszcze zobaczę, czy powierzchnia ma mojego approva. Czy nic mi tu nie zostało, bym nie był później smutny. Nie musiał używać. Szkiełek. Jakiegoś nowego, albo folie, które są w zestawie. A chcę mieć szkło. No więc dobra. Co teraz robimy? Jak już mamy
przygotowane to wszystko. Zdejmujemy warstwę. Może nie widzicie tego trochę z boku, ale zaraz zobaczycie, bo już nie chcę maziać całym urządzeniem. O kurde, odkleiło się. Dobra, będziemy celować ręcznie. No ale spokojnie, możecie też to robić za pomocą właśnie tych paseczków. Jak widzę, to myślę, że mi się uda, ale muszę tylko ładnie pocelować, żeby się wszystko przypasowało. No myślę, że jest ok. No i co teraz? Wystarczy przejechać folia z siłą własnej woli. Zacznie nam się przyklejać. A, przepraszam, nie folia, tylko szkło. No i co dalej? Ostatni etap. Musicie podociskać wszędzie, aby całość się złapała. Nie pozostawało żadnych śladów, resztek. I zasadniczo tyle. Może jeszcze jakieś ślady po moich odciskach są, ale zaraz się tego wszystkiego pozbędę. Z procedury tyle. No i po zamontowaniu, włączeniu tabletów, wszystko wygląda bardzo fajnie. Folia trzyma się bardzo, przepraszam, szkło trzyma się bardzo fajnie. Wszystko działa, dotyk, no jak najbardziej jest ok. Wszystko możemy sobie bardzo ładnie wpisywać, wszystkie klawisze nam działają. Dobra, może coś napiszmy. Testujemy te klawisze końcowe. Wszystko jest ok. Zabezpieczenie też będzie działać. No myślę, że temat folii, szkła naprawdę bardzo fajny. Jeżeli macie tablety, też Wam polecam. Ważna rzecz jeszcze odnośnie montażu. Starajcie się utrzymać maksymalną czystość, żeby w miejscu, gdzie je montujecie, to szkło nie było w ogóle kurzu, bo musicie się pozbyć wszystkiego, co jest no, tak naprawdę kurzem w okolicy. Jeżeli gdzieś tam Wam jakiś paproch wpadnie, no to tak naprawdę szkło już macie do wyrzucenia, więc czystość, czystość, jeszcze raz czystość, a efektów będziecie zadowoleni. No akurat to szkło no, idealnie gładkie. Dotyk również fajnie działa. Nie ma praktycznie żadnych problemów z użytkowaniem tabletu. No cóż, jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapka w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no to oczywiście zapraszam. No i tyle. Trzymajcie się. Hej!